ludzi pojawiło się wiele pięknych kobiet. Czy mieszkańcy wiedzą, z jakim konkursem jest to związane? Konkurs? O, zastrzeliła mnie pani. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Nie wiem. Nie orientuję się. Trudne pytania. Nie mam pojęcia. No to też się dzieje. Spodziewam się, że chodzi o wybory Miss Polonia. Co sądzą łodzianie na temat konkursu Miss Polonia? Nie jest potrzeba czegoś takiego, skoro się odbywa. Myślę, że docelowo on jest adresowany do takiego przeciętnego, statystycznego Polaka. Żona się tym bardzo interesuje, a przy okazji. Widzowie na pewno, no, lubią, jest na pewno oglądalność duża. No i mężczyźni też się cieszą, jeżeli mogą pooglądać piękne kobiety w telewizji. Dla rozrywki. Dla rozrywki przede wszystkim. Znaczy, moim zdaniem to jest ogólnie dla wszystkich. O Jezu. Na miejscu półfinałowych eliminacji pojawiła się setka dziewcząt. Czym kandydatki do tytułu Miss Polonia chcą przekonać do siebie jurorów? Zawsze się ciężko mówi, a tutaj jakoś mamy tak, wszyscy mają, że umiemy mówić o swoich wadach, a tutaj jesteśmy nieśmiali. Jestem zdolna muzycznie, lubię śpiewać, gram w orkiestrze dętej, no i śpiewam w zespole estradowym. Jestem szczera, lubię z ludźmi rozmawiać, uwielbiam grać w piłkę nożną. Myślę, że jestem taką optymistką, zawsze uśmiechniętą i może to się uzewnętrzni i pokażę właśnie to jurorom. Że jestem wesoła, spontaniczna i nieobliczalna, ale na pewno odpowiedzialna. Mam nadzieję, że podczas rozmowy pokażę się jakimś poczuciem humoru, jakąś taką silną osobowością. Bardzo nie lubię, jeśli ktoś mnie ocenia tylko i wyłącznie po wyglądzie, ponieważ myślę, że wydaje mi się, że mam również inne atuty. Najbardziej seksy w kobiecie jest właśnie intelekt. Ogólnie nie lubię się malować. Nie umiem i chcę pokazać się z jak najbardziej naturalnej strony. Patrzę, dziewczyny 1,70 m, 1,80 m, ja zaledwie 1,65 m, ale chciałabym pokazać, że te małe kobietki również coś potrafią. Każda osoba z komisji pewnie ma swój indywidualny typ jakiejś urody, prawda, który preferuje i ciężko stwierdzić, czy na niego trafimy, czy też nie. Ciężko będzie w 2 minuty siebie ogólnie zaprezentować, ale będę starała się jak najlepiej. Emocje rosną, poprawki trwają. W takiej chwili dobrze mieć przy sobie mamę. Mama zawsze mi się stara pomóc i zawsze mi bardzo dobrze dobiera wszelkiego rodzaju dodatki czy sukienki. No ja bym nie dała sobie rady bez mamusi mojej kochanej. Bez mamy to ja się nie obejmę. Co się czuje, gdy ma się tylko 2 minuty na zaprezentowanie siebie? Na razie dobrze się czuję, nie odczuwam tremy. Po prostu normalna rozmowa. Podchodzę do tego z dystansem. Przede wszystkim takie lekkie napięcie, ale raczej takie pozytywne. Mobilizujący stres generalnie. Emocje są, trudno opisać. Jakie? Przeżywamy przygodę, fajna przygoda, ja to traktuję na luzie. Nawet jeżeli idę na odstrzał pierwsza, no to różnie, nie ma to jak druga, trzecia, czy tam czwarta. No. Im bliżej wejścia, tym coraz większy stres. Czy rzeczywiście jest się czego obawiać? Proszę opowiedzieć tam to przesłanie. Co pani jest, co pani robi? Interesowała się wcześniej konkursami piękności? Co byś nam podobała? Jeszcze raz w Łodzi jesteś? Tak. Jak wrażenia? Czym się interesujesz? Masz jakieś pasje? Jakie cechy charakteru powinna mieć Miss Polonia? Spróbuj siebie ocenić. Masz jakieś wzory swoich idoli? Zajmujesz się tańcem, masz coś wspólnego z tańcem? Dziękuję bardzo. Widać,
nie taki diabeł straszny. Nic mnie nie zaskoczyło, szczerze mówiąc, pytanie standardowe. Byłam wcześniej zdenerwowana, kiedy tam weszłam, wszystkie emocje opadły. Nie spodziewałam się właśnie tego, że będzie tak przyjacielsko i tak sympatycznie. Raczej pytania były takie na poziomie, wszystko było dobrze. Jednak rozmowa z jurorami to nie wszystko. Trzeba się jeszcze pokazać. Jak widać, wybór półfinalistek nie był prosty. To, co mnie bardzo cieszy po dzisiejszych przesłuchaniach, że dziewczyny w większości nie są nieśmiałe. To jest ważne, bo w latach 80., czy już w 90. dziewczyny były strasznie skryte i trzeba było wyciągać siłą informacje, a w tej chwili one wchodzą, siadają, uśmiechają się, opowiadają o sobie, często nawet bez zadawania pytań. Myślę, że to jest ogromny plus. To są zupełnie już inne dziewczyny, bardzo otwarte na świat, znające wiele języków. Nasza dzisiejsza rekordzistka zna ich 5, więc to są też wszystkie prawie że studentki. Jeżeli nie jest studentką, to znaczy, że właśnie kończy liceum i właśnie już dostała się na studia. Wszystkie finalistki, które biorą udział, tak naprawdę są piękne, nie tylko z zewnątrz, ale również swoim intelektem. To musi być dziewczyna, która przyciąga wzrok większości jurorów, większości osób, która sprawdza się na scenie, która dobrze się prezentuje. Myślę, że to są cechy takiej dziewczyny idealnej. Takie stawianie plusika czy minusika to jest bardzo trudne, dlatego że jak my te dziewczyny poznajemy bliżej, nawet rozmawiając, czy w ogóle poznając je bliżej na scenie, oglądając, to jednak czasami jest taki dreszczyk emocji i takiego żalu, że niestety musimy kogoś, że tak powiem, odrzucić z tego etapu kolejnego Miss Polonii. Półfinalistki wybrane. Czy kiedy były małe, mogły przypuszczać, że ich losy potoczą się w ten sposób? Byłam bardzo właśnie taka troszkę przytuszę. Puchniutka, niziutka. No nie za ładna. Byłam niejadkiem. Miałam bardzo krzywe nogi. Moja mama mówiła, że mam nogi jak patyki. Wyglądałam jak chłopczyk, gdyż zawsze nosiłam krótkie włosy. Jakoś nie pamiętam, żeby ktoś mi mówił komplementy w dzieciństwie. Miałam niezbyt zgrabne nóżki, ale oczka mi się nie zmieniły. Teraz przed dziewczynami próby, próby, próby. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Justynka jest bardzo sympatyczną kobietą. Jest wymagająca, ale również życzliwa i miła. Potrafi doradzić i naprawdę bardzo jest zależna na tym, żebyśmy dobrze wypadły. Żeby wszystko dobrze poszło, trzeba ćwiczyć do późnej nocy. Mimo zmęczenia, nie zapominając o uśmiechu. Troszeczkę jestem wymęczona, ale myślę, że warto było. Dwa dni to jednak za mało na wykonanie tylu choreografii. Uczyłyśmy się 4 układów tanecznych, także dzień był bardzo ciężki, jesteśmy wyczerpane i teraz jeszcze jest godzina już 12 w nocy, a my jeszcze przymierzamy sukienki.